Dzień dobry Państwu. Chciałem przede wszystkim podziękować za możliwość występowania w tym, przed tym znacznym grono. I krótko, zwięźle chciałem przedstawić, można powiedzieć, takie swoiste podsumowanie dzisiejszych wypowiedzi. Grupy interesów w procesie zarządzania szkołą wyższą ma kwestie publiczno-prawne. Na początek chciałem zacząć, że skąd się wzięło w ogóle ta dzisiejsza sytuacja? No ona wynika przede wszystkim ze zmian ustrojowo-prawnych, które nastąpiły pod koniec lat 80., a także pokłosiem wejścia Polski do Unii Europejskiej, kiedy to uczelnie wyższe zostały przedstawione przed faktem oświadczenia innych usług niż do tej pory świadczyły. Zmiany, które spotkały szkoły wyższe, miały charakter ilościowy, jakościowy, a przede wszystkim prawny, tak? Zostały postawione przed sytuacją konkurowania w fazie gospodarki rynkowej z innymi uczestnikami rynku i stosowania reguł rynkowych, które są charakterystyczne dla przedsiębiorstw prywatnych. A także, proszę Państwa, no, oprócz tej funkcji edukacyjnej, którą pełniły od wieków, tak, w procesie prowadzenia badań naukowych, w procesie dydaktycznym, także zostały przedstawione przed jakby procesem stanowienia usług rynkowych, czyli niejako generowania produktu, jakim jest dyplom uczelni wyższych. No, skończyły się te czasy, które były kilkadziesiąt lat temu, które pamiętają nasi rodzice albo dziadkowie, kiedy dyplom uczelni wyższej gwarantował już w pewien sposób osiągnięcie sukcesu. Dzisiaj dyplom, można powiedzieć, otwiera dopiero początek drogi i często studenci niejako domagają się, czy doktoranci, że uczelnia wyższa oprócz ustawicznej wiedzy, wykształcenia, które zostaje im przekazane, także przygotuje ich do działania w nowoczesnej gospodarce rynkowej, czyli wyposaży ich w odpowiednie umiejętności. Te umiejętności, od których oczekują od nich współcześni pracodawcy. Tak samo inne podmioty, tak jakby choćby pracodawcy czy organy administracji publicznej oczekują nowoczesnego produktu w postaci gotowego absolwenta przygotowanego do realii gospodarki rynkowej. Dzisiejsza sytuacja jest o tyle ciekawa, że te zmiany następują niezwykle szybko. Programy nauczania, nowe kierunki studiów, wymagania, które są nakładane na absolwentów i pracowników naukowych jednocześnie, no, można powiedzieć, są nowatorskie i niespotykane wcześniej w nauce wyższej, w ogóle w przedmiocie nauki wyższej. W dzisiejszych czasach wiedza odgrywa ogromną rolę. Stała się wyznacznikiem sukcesu, postępu technologicznego, ale także, jak wcześniej powiedziałem, towarem. I mówi się też o takich teorii, która mówi, że szkoły wyższe są jednym z filarów tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy, mówiąc krótko, społeczeństwa wiedzy. To się dzieje no, współcześnie, tak, mamy coraz większą digitalizację, o której mówił choćby profesor Boć, że postępuje proces elektroniczny i trzeba w jakiś sposób nadążać za tym procesem. Tak jak wcześniej powiedziałem, klasyczną formą prowadzenia nauki w szkolnictwie wyższym było program kształcenia, prowadzenia badań naukowych. I to był głównym wyznacznikiem i operatem, który no, postawiał weryfikować przydatność danego naukowca, studenta czy doktoranta. Dzisiaj także jesteśmy oceniani jak zwykli pracownicy korporacji pod względem wydajności, produktywności, kryteria ekonomicznych, czyli no, można powiedzieć, staliśmy się trybikami w pewnej maszynerii. Także sytuacja podmiotów, które uczestniczą w tym podmiocie, jakim jest szkoła wyższa, uległa zmianie. Tak jak tu już wcześniej było wspomniane, stosunek administracyjno-prawny uległ pewnej modyfikacji. Często student traktowany jest jako klient, a nauka nie jest tylko jakimś wyznacznikiem etosu, ale także jest produktem i to rodzi konsekwencje swojego bardzo daleko idące. Przede wszystkim no, postawę wywiązania się z tej umowy, tak? A także określonych oczekiwań, które generują choćby studenci od uczelni wyższej. I w tym wszystkim, można powiedzieć, występują grupy interesu. Grupa interesu, czyli jest to organizacje,
która przy pomocy mniej lub bardziej sformalizowanych powiązań zmierzają do wywierania incydentalnego lub trwałego wpływu na pewną organizację. Czy to jest organizacja administracji publicznej, czy polityczna, a także uczelnia wyższa. I tutaj możemy, staramy się sklasyfikować dwa rodzaje tych grup interesu. Grupy interesu działające wewnątrz tej struktury, jaką jest uczelnia wyższa, i grupy interesu działające poza tą strukturą. Do grup interesu działających w strukturze można zaliczyć oczywiście uczestników stosunków administracyjno-prawnych panujących, które są charakterystyczne dla tych korporacji, jakim są na przykład pracownicy naukowi, studenci, doktoranci czy pracownicy pomocniczy uczelni. Do grup interesu, które oddziałują, starają się przynajmniej wywierać wpływ na proces zarządzania i oddziaływania na uczelnią wyższą, możemy zaliczyć choćby podmioty z zewnątrz działające, takie jak organy administracji publicznej, choćby w stopniu rzędu ministerialnego, czy podmioty z jednostek samorządu terytorialnego, a także na przykład sektory spoza struktury organizacji administracji publicznej, organizacje pozarządowe, opinię publiczną, czy mówiąc krótko biznes, i który wywiera wpływ nie tylko ekonomiczny. Z czego to się bierze? Przede wszystkim takim magicznym pojęciem, które tu już parę razy padało, jest autonomia uczelni wyższych. Tak? Jest to tą charakterystyczna organizacja, forma organizacyjno-prawna uczelni wyższych, które w Polsce działają. I tutaj na łamie literatury fachowej przedstawiciele prawa administracyjnego mają pewną wątpliwość, czy szkoła wyższa jest zakładem administracyjnym czy korporacją, bo są to dwie podstawowe, można powiedzieć, twory administracyjno-prawne, które występują w prawie administracyjnym. Na pewno jest to jednostka zdecentralizowana, co już to wcześniej choćby profesor Boś powiedział. Pytanie, czy jest zakładem administracyjnym czy korporacją? No właśnie. I tutaj w zależności od tego, pod jakim aspektem będziemy obserwować uczelnię wyższą, będziemy mogli powiedzieć, że zarówno jest zakładem administracyjnym, jak i korporacją. Zakład administracyjny ustawiony jest na kwestie materialno-prawne, a korporacja na kwestie osobowe, tak? Czyli od zależności od uczestników. Jeśli chodzi o zakład administracyjny, to jest to może według klasycznej definicji profesora Bocia, jak najbardziej spełnia przesłanki zakładu administracyjnego, choćby ze względu na charakterystyczny stosunek administracyjno-prawny, który predestynuje uczestników tego zakładu prawnego. Studenci są użytkownikami, tak? Zakład dostarcza tych usług. Według ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dostarcza niematerialnych, humanistycznych zadań w postaci kształcenia i nauki wyższej. Uczestnik tego zakładu podlega prawu zakładowemu. Tutaj mówimy o regulaminach studiów w statucie uczelni wyższej. Jednak pod względem struktury osobowej, tutaj bardziej doktryna skłania się, jeśli chodzi o koncepcję korporacji, tak? Czyli uczestnicy tego zakładu administracyjnego, te społeczności mają prawa określone, choćby do związane ze, w tym, co wcześniej powiedziałem, z tą autonomią w postaci tworzenia własnych regulaminu wewnętrznego, tak, programu studiów, kreowania postępowań dyscyplinarnych, nadzorowania ich, wyboru własnych władz i zarządzania, czy finansowego, czy organizacyjnego, wyznaczania przyszłych kierunków działań. I raczej doktryna przychyla się, że ze względu na tą charakterystyczną strukturę samorządu zawodowego, mówimy tutaj o jednostce o charakterze korporacyjnym. Wynika to z tego, co powiedziałem wcześniej, z tej magicznej autonomii, czyli od poszczególnych grupy, które starają się oddziaływać, tak? Czyli są to na przykład te grupy działające, interesy działające wewnętrznie. Pracownicy, studenci, doktoranci, pracownicy pomocniczy wybierają swoich przedstawicieli i starają się wywierać trwały wpływ na działanie tej korporacji. Jest to klasyczna definicja grupy interesu stworzona przez pana Almonda czy Brighama Powella w swojej książce w 1986 roku opisującej grupy interesu. Wracając do tej autonomii, ona predestynuje tych uczestników, tak, poszczególnych grup interesu, załóżmy wewnętrznie działających, do realizacji jakiejś swobody wpływania na tą szkołę. Jednak poszczególne grupy interesu, czego dalej przedstawiciele doktryny nie mają żadnych wątpliwości, są w różny sposób umocowane. Zgodzicie się Państwo na pewno ze mną, że większy wpływ na działanie szkoły wyższej mają pracownicy naukowi niż studenci, doktoranci. Jednak oni także mogą wywierać określony wpływ
Tylko jak słusznie zauważa doktryna i badacze tego zjawiska, no mają oni ściśle ograniczony wpływ, który często ogranicza się do pasywnego udziału w działaniach na forum. Jednak oni również wybierają swoich przedstawicieli do organów szkoły, tak jakby samorząd studencki, samorząd doktorantów, i oni powinni uczestniczyć aktywnie w pracach choćby nad prawem zakładowym stosowanym w uczelni wyższym, czy uczestniczą skutecznie najczęściej to od samych przedstawicieli tych grup interesu, to świadczy i wynika. Grupy działające z zewnątrz, powiedziałem o jednostkach administracji publicznej, choćby ministerstwo i inne organy kolegialne działające przy ministerstwie. Przykład Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która choćby decyduje o utworzeniu nowego kierunku studiów. Przyznaną jednostkę organizacyjną, ona musi po spełnieniu określonych przesłanek, choćby minimum kadrowym i możliwości nadawania tytułu doktora habilitowanego, musi spełnić jeszcze określone przesłanki, uzyskać zgodę ministra i uzyskać zgodę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Również przy wydawaniu tytułów naukowych niebagatelną rolę odgrywa, szczególnie po zmianach, Państwowa Komisja Akredytacyjna, zwana też Polską Komisją Akredytacyjną. Niektórzy przedstawiciele doktryny uważają, że jest to właśnie tej grupy interesu, jaką jest minister, duży nacisk został założony, ponieważ zostały tutaj ograniczone dosyć dużo kompetencje Rady Wydziału w tej kwestii. Dzisiaj można powiedzieć, następuje nadanie doktora habilitowanego z urzędu postępowaniem. No tutaj też się mówi, że ta grupa interesu zadziałała. Jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, we Wrocławiu kilka lat temu padła taka idea, żeby stworzyć taką dużą, jedną uczelnię prestiżową, połączenie Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomicznej i Politechniki Wrocławskiej. Tak samo taką oddziaływaniem jest przykład samorządów terytorialnych tak zwanych kierunków zamawialnych, które są dodatkowo finansowane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym momencie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. No, czyli także nie tylko można powiedzieć wpływ organizacyjny, ale poniekąd także finansowy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o działanie biznesu, no trudno sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach, żeby uczelnie wyższe nie współpracowały z biznesem w różnych aspektach. Najczęściej możemy tutaj mówić o finansowaniu badań czy jakichś kontaktów. Uczelnie wyższe mają ogromny atut w postaci zaplecza naukowo-badawczego i wiedzy, tak? I to jest ogromny atut w kontaktach z biznesem, jednak żeby te wszystkie kontakty były w miarę dobrze działające, żeby obie grupy nie czuły się poszkodowane i działały na równych stopniach, muszą być ściśle określone reguły tych kontaktów. I tutaj też nie chodzi o to, żeby te kontakty wpłynęły w ten sposób na uczelnię wyższą, żeby ona po prostu nie stała się kolejną korporacją zawodową i przedsiębiorstwem, bo chyba nie chcielibyśmy chodzić do, czy brać udział w działaniu takiej uczelni wyższej, która zmieni się w korporację, a władze będą tylko menadżerami, którzy będą rozliczali pracowników i studentów z wyników finansowych i skuteczności organizacyjnej. Podsumowując, no tutaj kluczową rolą jest oczywiście prawo, które powinno odpowiednio regulować te stosunki między grupami interesu a uczelnią wyższą, zarówno tymi zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Standardy odpowiednie, tutaj też są, czyli te pozaprawne reguły, które są jak najbardziej wskazane. No i w jaki sposób doświadczenie, tak, które możemy czerpać z innych krajów, które również nam w tym mogą bardzo pomóc. Myślę, że to jest nieunikniona sytuacja. Już nauka, szeroko pojęte nauki społeczne, nauki prawne pogodziły się z występowaniem grup interesu i wpływem na administrację publiczną i ośrodki władzy. I myślę, że te grupy interesu, czy tego chcemy, czy nie chcemy, będą oddziaływały na uczelnie wyższe i uczelnie wyższe będą oddziaływały na nie, bo pamiętajmy, że jest to interakcja obu grup i musimy się z tym pogodzić i jakoś przygotować do tego zjawiska. Tylko musimy oczywiście unikać sytuacji patologicznych i sytuacji takich, które wymykają się, można powiedzieć, spod regulacji prawnych. Dziękuję bardzo za uwagę.
odsyłam do mojej publikacji osoby zainteresowane szerzej tą tematyką. Dziękuję bardzo.